Może tutaj. Nie, 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 to nie znowu tutaj wychodzi. Miranda, czemu ty leżysz na ziemi? Dobra, spróbujmy go pokonać. Mam nadzieję, że się uda. No ale nie wstawaj z osłony. I czemu tyle tych kotów wylazło teraz? Dobra, jeśli będą tam niszczycie, no przecież to się nie uda, jak będzie tam niszczycie. O! A zapomniałem, że ten projektor błyskawic atakuje kilku naraz. A, tylko ja zaraz zginę tutaj. Tyle to koniecznie muszę się naprawić. Ciebie tu nie chcę. No, udało się. I ty już sobie możesz co najwyżej tą bronią. Nie wiem co zrobić. Okej, udało się. A chociaż tu jeszcze niszczyciel jest. To może nie do końca się udało. To ty chcesz? No. I tak, to może się kończyć. No i super, Tali nam otworzyła drzwi, ale my się tu jeszcze porozglądamy, bo dużo amunicji zużyliśmy, ciężkiej. No i też jest tutaj Iryt, niepotrzebny, ale jest. Znaczy, nie wiem czy niepotrzebny, ale na skanowaniu planet dużo więcej byśmy go zdobyli, niż jakieś 200 marne. No more contacts. Cicho, Miranda. Tutaj już dawno nikogo nie ma. No i pozbyliśmy się getów. Miejmy nadzieję, że Tali będzie wolna. Bo się by przydała na naszej misji oczywiście. O, możemy zahaczyć o niego. Nice job! I'll get to Tali. I'll just be a minute. Dobrze. Rozumiem, że musisz się zastanowić, co powiedzieć. Dobra, na dole chyba wszystko zebraliśmy. Jeszcze się przebiegniemy po górze. Tu chyba nic nie ma, ale kto to wie? I'm taking fire. W ogóle mam wrażenie, że jednak coś tutaj pominąłem. Ale nawet jeśli to nie było takie ważne. Chyba, że tak naprawdę to będzie dopiero w pomieszczeniu tutaj z Tali. Just let me finish this download. A, jednak nie pominąłem. Tak, bo tutaj mamy to, nienaruszony karabin pulsacyjny. Tak, karabin pulsacyjny getów. I to jest akurat karabin szturmowy i zdaje się on jest tutaj dostępny tylko na wyższych poziomach trudności. No ale teraz już chyba niczego nie pamiętam, żebym tu pominął. No i co, zostaje nam zabrać Tali. Thank you, Shepard. If not for you, I would never have made it out of this room. This whole mission has been a disaster. I wish I'd joined you back on Freedom's Progress, but I couldn't let anyone take my place on something this risky. Hmm. No, a co tutaj właściwie padałeś z tym słońcem? What can you tell me about your research here? Haystrom's sun is destabilizing. Back when this was a Quarian colony, it was a normal star. It shouldn't change that quickly. Co jest przyczyną? Any idea what's destabilizing the sun? If I had to guess, I'd say that it was dark energy affecting the interior of the star. The effect is similar to when stars blow off mass to enter a red giant phase. But Haystrom's sun is far too young for this to be natural. Ciemna energia, tak. A lot of Quarians lost their lives here. Was it worth it? I don't know, Shepard. It wasn't my call.
The Admiralty Board believed the information here was worth sacrificing all our lives for. I have to believe that they know what's best. I didn't ask what some Admiral thought. I asked what you thought. A lot of people died here. Some of them were my friends. All of them were good at their jobs. That damn data better be worth it. The price was too high. No. Whatever the reason, I'm glad I could help. Once you deliver that data, I could use you on the Normandy. I promised to see this mission through. I did. I can leave with you and send the data to the fleet. And if the Admirals have a problem with it, they can go to hell. I just watched the rest of my team die. Maybe not the whole rest of your team, ma'am. Rieger, you made it. Your old captain's as good as you said. Damn Colossus never stood a chance. If need be, the Normandy can get you out of here, Rieger. The Geth didn't damage our ship. As long as we get out of here before reinforcements show up, we'll be fine. Actually, I won't be going with you. I'm joining Commander Shepard. I'll pass the data to the Admiralty Board and let them know what happened. She's all yours now, Shepard. Keep her safe. Spoko. No, mamy kolejny poziom, bardzo fajnie. Zwerbowano do oddziału Talizora. Shepard cieszy się zaufaniem Talizora, jednak jej wrogość wobec Cerberusa wymaga obserwacji. Wysłano też jednostki rozpoznawcze do zbadania aktywności Gethów na wypadek, gdyby działania na Heistromie wywołały jakąś ich reakcję. Pistolet automatyczny Grom, tak, tutaj już dwie bronie odblokowaliśmy. Ten pistolet automatyczny strzela długimi, zabójczymi seriami. Bardzo skuteczny przeciw tarczom i barierom biotycznym, lecz mało precyzyjny na krótkich dystansach i niezbyt skuteczny przeciw pancerzom. Stanowi ulepszenie pistoletu maszynowego Shuriken. Powszechność barier kinetycznych zwiększyła popyt na szybkostrzelną broń taką jak Grom. Karabin ten, wyprodukowany przez kontrolę ryzyka Elanus dla najemników zaćmienia, stanowi drogi, lecz śmiercionośny dodatek do każdego prywatnego arsenału. I karabin pulsacyjny Gethów. Ta broń Gethów wystrzeliwuje gęsty strumień wysokoenergetycznych pocisków fazowych, podobnie jak karabin bojowy Windykator. Bardzo skuteczna przeciwko tarczom i barierom biotycznym, umiarkowanie skuteczna przeciw pancerzom. Bardzo rzadko udaje się zdobyć na polu walki karabin pulsacyjny Gethów. Gdy się to zdarzy, broń jest ogólnie sprawna, a przydatnością równa się zwykłemu karabinowi szturmowemu, lecz z upływem czasu staje się zawodna i uciążliwa w naprawie. Dotychczasowe próby skopiowania broni były nieudane, ale technologia z Heistroma może umożliwić wykonanie kilku sztuk dla użytku twojej drużyny. Od innych karabinów szturmowych broń ta różni się dwiema anomaliami. Po pierwsze, wydajność technologii pola efektu masy tej broni zmienia się sinusoidalnie, co oznacza zmienną częstotliwość strzałów. Po drugie, wystrzeliwane pociski są lżejsze od standardowych pocisków Mściciela, ale otacza je osłona fazowa. Podsumowując, karabin ten powinien być nieco skuteczniejszy przeciw tarczom i barierom niż karabin bojowy, ale posiada nieco mniejszą przebijalność pancerza. No okej. No i mamy tutaj karabiny szturmowe do ulepszenia i tak samo ciężkie pistolety. No i super. No i niby tutaj mamy 69 tysięcy kredytów, chociaż czytałem, że tak naprawdę 60 tysięcy tutaj zdobywamy. To 9 tysięcy to chyba taka tylko, żeby się ucieszyć, ale nie wiem, jak jest naprawdę. No i wracamy na pokład Normandii razem z Tali. Tak długo jej tu nie było. Cerberus saw footage of you in action, Talizora. We're looking forward to having you on the team. Your engineering expertise will really benefit the mission. I don't know who you are, but Cerberus threatened the security of the migrant fleet. Don't make nice. That's why you're here, Tali. I need people who aren't Cerberus. People I can trust. I wasn't part of what happened to the migrant fleet, but I understand your distrust. I hope we'll get past that as we work together. I assumed that you were undercover, Shepard, maybe even planning to blow Cerberus up. If that's the case, I'll loan you a grenade. Otherwise, I'm here for you, not for them. No to dobrze, możemy razem rozwalić Cerberus.
If it helps, check out the Normandy while you're here. We've gotten a few upgrades. I'll get Talizora the necessary security clearance to access our systems. Please do. I can't be part of your team if I don't know how the ship works. Remember, Shepard, these people thought enslaving Thorian creepers and Rachni was a good idea. I'll be in engineering. Don't forget to introduce yourself to Edie, the ship's new artificial intelligence. Tak, na pewno Tali się nie ucieszyła z tej akurat wiadomości. Dobra. No i mamy trochę badań, które możemy sobie rozwinąć od razu. Tutaj. Tak, siła rażenia ciężkiego pistoletu. To już taki raz mieliśmy. I się odblokowało. Ciężki pistolet przeciwpancerny. Osłonka łuski. Premia drużynowa plus 50% do obrażeń przeciw od ciężkich pistoletów przeciw pancerzom. Ulepsza ciężkie pistolety i działka ręczna. Przez zwiększenie zawartości wolframu w pociskach i przekalibrowanie komputera broni zwiększa zdolność przebijania silnie opancerzonych celów. Za 15 tysięcy palladu. No i możemy też rozwinąć karabiny szturmowe. O, to jest za Iryt z kolei. W końcu się Iryt na coś przyda. Tak, już coś raz mieliśmy. I się odblokowało siła przebijania karabinu szturmowego. Magazynek wolframowy. Plus 25% obrażeń od karabinów szturmowych przeciw celom wyposażonym w pancerz, tarcze lub bariery biotyczne. Ulepsza karabiny szturmowe, bojowe i maszynowe całej drużyny. Przez zwiększenie zawartości wolframu w pociskach i przekalibrowanie komputera broni osiąga się znacznie większą zdolność przebijania silnie opancerzonych celów. Podczas strzału wokół pocisku wytwarzana jest otoczka fazowa, zakłóca ona pole efektu masy chroniące cel, dzięki czemu zwiększa się zdolność przebijania. No i zdaje się, że to wszystko. Tak, na razie tak. It's great to see Tali on board, Commander, just like old times. It is her, right? I mean, because with the mask, it's... Ah, never mind. Dobrze, możemy sobie przeczytać tutaj maile. Niektóre nie są istotne bardzo, więc sobie przeczytamy je. A tutaj mamy akurat jeden o Tali. Od Rady Admiralicji Wędrowna Flota. Komandor Shepard, w związku z wnioskiem Talizora was nie ma, dołączonym do danych dostarczonych z Heistroma, Rada Admiralicji zaaprobowała przeniesienie jej pod twoje dowództwo. Poinformowano ją, że okazjonalnie może wciąż mieć pewne obowiązki względem wędrownej floty, ale ma dużą swobodę określenia, kiedy jej misja u twojego boku dobiegnie końca. To jej decyzja, ale jako kapitan podczas jej pielgrzymki możesz mieć na nią duży wpływ. Przecież ona już skończyła pielgrzymkę, co ty gadasz. Rada Admiralicji ufa, że będziesz traktować swoją nową podkomendną z szacunkiem należnym szanowanemu członkowi floty. Jeśli stanie się jej krzywda z powodu twojego zaniedbania, Rada podejmie stanowcze działania. Admirał Rel Zora, Rada Admiralicji Wędrownej Floty. Tak, to dostaliśmy wiadomość od tatusia Tali, tak naprawdę. Więc chcę, żebyśmy o nią dbali. Ważna prośba. Nadawca WP Ganak Edgehall, czy jakoś tak. Szanowni Państwo, po konsultacji ze współpracownikami w Cytadeli mam zaszczyt poprosić Państwa o pomoc w transporcie dużej ilości proteańskiej technologii odkrytej na Ilosie. Ze względu na potencjalne zagrożenia zamknięto ją w kwarantannie, chociaż testy wykazały, że obawy były bezpodstawne. Kwarantanna pozostanie nałożona, dopóki ktoś nie zapłaci za pozwolenie na wniosek do Ministerstwa Kultury o zmianę klasyfikacji. Znając Państwa zainteresowanie technologią Protean, z wielką chęcią przekażę Państwu jej większość, zatrzymując sobie niecałą połowę. Jako Batarianin nie mogę prowadzić oficjalnych interesów z Radą, ale jeśli przekażą mi Państwo potrzebne 20 tysięcy kredytów, mogę dokonać transakcji w Państwa imieniu, dzięki czemu wszyscy skorzystamy na tym szczęśliwym zdarzeniu. Proszę niezwłocznie odpowiedzieć, podając informacje bankowe dotyczące przelewu. Z poważaniem, Ganak Edgehall. No, to brzmi jak jakiś oszust.
Nieważne, nie zajmujemy się tym. Zaopiekuj się Garusem od Nala Butler. Shepard, mój mąż służył w oddziale Garusa. Nie wiem, jak wiele Garus opowiadał ci o tym, co się wydarzyło. Sama nie znam szczegółów, wiem tylko, że mój mąż zginął w pułapce zastawionej przez jeden z tych cholernych gangów. Wiem, że Garus obwinia za to siebie. Każdy strzał oddany do jego oddziału uważał za własną porażkę, a z wiadomości o śmierci mojego męża widać było wyraźnie, że bierze winę na siebie. Mój mąż nie chciałby, żeby tak było. Był dumny ze służby w oddziale Garusa. Zajmował się wydzieraniem Omegi z rąk gangów. Zginął, walcząc honorowo. Brakuje mi go. Boże, oddałabym wszystko, by go odzyskać. Ale to, co się stało, nie było winą Garusa. Teraz ty jesteś jego dowódcą. Proszę, zrób co tylko możesz, żeby przestał się obwiniać. Poza tym, proszę, nie mów mu, że napisałem do ciebie. Dziękuję. Nala Butler. No, Garus na pewno to przeżywa. Cały czas. Ktoś tu jeszcze prosi o pomoc. Robin Reeve. Shepard. Miejscowy żołnierz przymierza dał mi ten adres. Mam nadzieję, że ta wiadomość do ciebie dotrze. Z twoich słów wynikało, że próbujesz powstrzymać tych zbieraczy. Porwali mojego syna i brata. Udało ci się ich znaleźć? Wiesz, gdzie są? Wiem, że szukasz, ale tylu ludzi zwyczajnie zniknęło. Każda rodzina kogoś straciła. Najgorzej jest z dziećmi. Puste ławki w szkołach, zimowe ubrania, które nigdy nie były noszone. Proszę, przymierze nic nie robi. Rada nic nie robi. Jeśli możesz znaleźć naszych bliskich, błagam cię, zrób coś. Powiedz mi, co ja mogę zrobić. Powiedz mi cokolwiek. Robin Reeve. No pewnie dużo więcej takich wiadomości jest wysyłanych do Sheparda. Commander, you've received a new message at your private terminal. Ale wszystkie do nas nie docierają. No i Tali tutaj siedzi sobie z nami w maszynowni teraz. Shepard, what can I do for you? Obok naszych inżynierów. No, może najpierw pogadajmy z nią ogólnie. Have you got time to talk? Tak, nie chcę. We didn't really have time to chat while taking out Geth on Haystrom, did we? I can't believe so many people died. Thank you again for getting Rieger out alive. All for data about stars blowing up. I hope the Admiralty Board gets some use out of it. No, dane faktycznie wydają się niezbyt przydatne, tym bardziej, że to nie było nawet miejsce zajęte przez Quarian. Have you heard any word about Cal Rieger? Did he survive his injuries? He sent me a message. It looks like he'll make a full recovery. Anytime you get a suit puncture, it's a matter of luck. Rieger got out with a relatively minor infection. No to dobrze. Tell me about the fleet's admiralty board. It's one of two major political powers among my people. The admirals make decisions related to defense or needing immediate action. They also handle major criminal charges, like treason. The other political power is the conclave, a group of representatives from each ship. They make most of our laws and fleet decisions. Okay. Any news yet on the data you sent? I'm not likely to hear anything for a while, or on an unsecured channel for that matter. Czyli zakopali dane i nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Having any trouble settling back in on the Normandy? I like the quiet. I miss the old faces, though. Presley, Engineer Adams, all of them. It doesn't seem right having Cerberus in charge of this ship. Are you sure working for them is the right thing to do? No, niekoniecznie. A może coś więcej powiesz o tym, co Quarianom zrobił Cerberus? I caught some tension back on Freedom's Progress, and again when you first came aboard. What happened between Cerberus and the Quarians? They attacked one of our ships, the Idena. It seems they were attempting to kill or control a young human biotic who was on the fleet. I don't really know the details. I do know that Cerberus made an enemy of the Quarian people. Czyli przypadkiem Quarianie się tutaj oberwali. Cerberusa w sumie. Does it look like they're pulling the strings, Tali? I'm not working for them. They're working for me. So you ordered the listening devices and tracking beacons that are all over this ship.
I know you need resources to fight the Collectors, but be careful, Shepard. I fully expect them to betray us at some point, and we'll be ready. I'm glad to hear that, Shepard. Just let me know how I can help. For now, I should get back to work. Thanks for coming by. No i uciekła od nas. Musimy jeszcze z wami więcej pogadać. Różne rzeczy. Gabby, you'd say the Normandy is a she, not a he, right? Of course. The Normandy's the sweetest girl there is. And Edie's a she. Tally's definitely a she. What are you getting at, Kenneth? I'm just saying I'm feeling a wee bit threatened here. A lot of female energy, and I'm just one man. You're such a dick. See? Look where your mind went. I've got to watch out for myself. Okay. Shepard, what can I do for you? Tak, chcemy, żebyś pomogła nam rozwinąć statek. Can you do anything to give the Normandy an edge over a collector ship? Definitely. With the right supplies, I can fortify our shields. The Collectors cut through the Normandy's barriers immediately last time. My upgrades might give us a better chance. To jest bardzo ważne ulepszenie. Zapalna, tarcze wielorodzeniowe, technologia bariery spiralnej. Ulepszenie tarczy Normandii. Na okręcie zamontowano szybko drgające przeszkody kinetyczne wykorzystujące technologię bariery spiralnej, TBS, pomogą okrętowi przetrwać uderzenia, które zniszczyły pierwszą Normandię. Tak, bardzo jest to nam potrzebne. I też o tych tarczach więcej w leksykonie poczytamy niedługo. Shepard, what can I do for you? Can you do anything to give the Normandy an edge over a collector ship? My shield fortification will help, but I don't think there is much more I can do. No i ta opcja nam zniknęła. How's the Normandy running? Say what you will about Cerberus. They know how to build ships. The Normandy's running even better than before. I don't know if it can stand up to a collector attack, though. I'm researching some ideas that might help. Okay. Is the new Normandy giving you any trouble? Please, Shepard, I'm a Quarian. Give me a chunk of scrap metal, a circuit board, and some Element Zero, and I'll have it making precision jumps. I was worried about working with Cerberus engineers, but they know what they're doing, and they've been very polite. No to dobrze. No w sumie możesz nauczyć Normandy trochę sztuczek, to nie wiem, wystawimy ją gdzieś. I'll let you work. Talk to you later. Może zrobimy więcej kredytów. Tak. No i teraz oddamy w końcu naszym inżynierom te sprzęgi, które kupiliśmy. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillion 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The Commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. No, właśnie oni tutaj proponują grę w Skylieńską piątkę. Niestety to się odbędzie poza naszym widokiem. Nie będziemy tutaj sami grali niestety, ale do gry dołączy do nas Tali. Dlatego czekałem, aż Tali będziemy mieli. Żadnego grania na moim statku, ale nie, zagramy. Actually, that sounds interesting. You in, Tali? Sure, that sounds fun. Fantastic, I'll get the cards. Tak, jak użyjemy tutaj naszego wpływu, to dostaniemy chyba więcej kasy, wygramy. A może użyć zastraszenia. You know, beating your superior officer at poker would be a bad career move. Yeah, okay. Się wystraszył. No i dobrze. Tak, wygrywasz Skalińską piątkę, 500 kredytów. Nice playing, Commander. Did Shepard's teasing throw off your game? You mean that pulling rank shit wasn't serious? Oh man, I can't believe I fell for that. Beat me at my own game. You're all right, Shepard. No. No i się skończyło to zadanie. Mamy więcej miejsca w dzienniku. Teraz. I had a wonderful chat with your friend Tali. She's not what I expected from her psych report. I like her. No, trudno nie lubić Tali. Nie jest moją przyjaciółką. Jaka okropna odpowiedź. Tali's a good friend. We've been through a lot together. My female intuition says she wants to be more than just good friends. Wydaje ci. What makes you say that? It's in her body language. How she turns to you when you enter the room.
how she watches your every move. Quarians are so fascinating to me, but they also make me a little sad. Jak to? Why do they make you sad? Their environment suits are so beautiful, but with their immune systems, they're trapped inside. I wonder what they look like under those helmets, or what their skin feels like under those suits. Are you attracted to other species? Well, part of my job is predicting the motives and feelings of humans and aliens. Intimacy brings understanding. And passion is nice wherever you find it. Character matters, not race or gender. Anything else, Commander? Not easy. That'll be all. I'll be here if you need anything. A i musimy poczytać troszkę w leksykonie. O, podstawowe wpisy się pojawiły znowu. Dobra, to wyciszamy. Gdzie ten dźwięk? No, nie to. No i co tutaj mamy? Hejstrom się pojawił oczywiście. Zanim 300 lat temu doszło do rewolty getów, Quarianie skolonizowali Hejstrom, aby prowadzić obserwacje jego tajemniczego, niestabilnego słońca, które groziło przedwczesną eksplozją do postaci czerwonego olbrzyma. Jako słabo uzbrojony ośrodek naukowy o minimalnej wartości militarnej, podczas rewolty Hejstrom nie był w stanie odeprzeć ataków getów i szybko dostał się pod ich kontrolę. Przechwycone od getów dane dotyczące planety świadczą o tym, że pomimo zniszczeń z czasów wojny, zabudowania na Hejstromie pochodzą jeszcze sprzed wojny, co czyni z nich ostatnie zabytki kwariańskiej architektury w całej galaktyce. Ponieważ słońce planety zakłóciło działanie jej ochronnego pola magnetycznego, ludzie, którzy ośmielą się zapuścić niekontrolowany przez gety Hejstrom, muszą zachować szczególną ostrożność. Kilka minut oddziaływania promieniowania może doprowadzić do przeciążenia tarcz, kilka godzin spowodować śmierć. Ponadto wpływ promieniowania słonecznego praktycznie uniemożliwia łączność pomiędzy powierzchnią a orbitą. No, taka to groźna planeta. No i te nasze tarcze. Technologia bariery spiralnej TBS próbuje rozwiązać problem ograniczeń tradycyjnych barier kinetycznych. Nie potrafią one blokować pocisków o wysokim poziomie energii kinetycznej, takich jak torpedy dysrupcyjne, ponieważ pola efektu masy torped zwiększają ich masę. TBS nie zatrzymuje, ale gwałtownie odbija uderzającą ją siłę liniową. Statki rotacyjnie odpalają swoje generatory pól efektu masy i w ten sposób tworzą szybko oscylujące bariery kinetyczne, a nie jak poprzednio statyczne. Strzelanie przez TBS jest jak próba trafienia celu wewnątrz toczącej się piłki. Poważne wady obecnej konfiguracji TBS uniemożliwiają wyposażenie w nią statków innych niż myśliwce i fregaty. Jej liczne czujniki i emitery wysokiej częstotliwości wymagają częstej konserwacji i wymiany. Częściowo uszkodzona TBS może zagrozić swemu operatorowi, który jest otoczony przez obracające się pola efektu masy o nieprzewidywalnej trajektorii ruchu. Na szczęście, jeśli emiter zostanie uszkodzony, TBS automatycznie przełącza się w tryb tradycyjnej tarczy. Takie zabezpieczenie sprawia, że jest najbardziej skuteczny przy pierwszych salwach. Okej. No dobra, no to zaraz się zajmiemy kolejną misją.